Cześć. Dzisiaj spróbujemy namalować żółty tramwaj linii 28, który jest jedną z wizytówek Lizbony. Można go znaleźć na wielu pamiątkach ze stolicy Portugalii. Jest to oczywiście punkt obowiązkowy podczas zwiedzania Lizbony. Stary tramwaj przejeżdża przez najciekawsze dzielnice, między innymi Alfame. Nie wiem, czy wiecie, że pomalowane na charakterystyczny kolor żółte wagoniki tramwaju numer 28 są wykonane z drewna. Przejazd nim dostarcza wielu emocji, w szczególności gdy tramwaj pnie się po wąskich i krętych uliczkach Alfamy, gdzie bez problemu można dotknąć ścian budynków, jeśli tylko wystawimy rękę za okno. Oczywiście nie polecam tego. Linia tramwaju 28 została zainaugurowana już w 1914 roku, a jej długość to ponad 7 km. Mimo upływu lat i rozwoju techniki, tramwaj ten dalej jest najlepszym środkiem transportu, by przemierzać wąskie i kręte uliczki najstarszej części Lizbony. Akwarele namalowałem na takim zwykłym papierze akwarelowym, można powiedzieć takim marketowym, Canson Mix Media Imagine, 200 gramów na metr kwadratowy, gramatura, farbami Aquarius firmy Roman Schmal. Zachęcam do namalowania żółtego tramwaju linii 28, no i podzielenia się swoimi pracami. Prace można wysyłać na mój adres mailowy galeria@galeria-akwareli.pl.
Jeśli podobał Wam się film, łapka w górę. Zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału. Czekam też na komentarze, ale tylko te konstruktywne.